Pan z Wami i z duchami Twoimi. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Przedszy do niej anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znamy męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta. Poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Król Achas nie za bardzo uwierzył. Jak przyszedł do niego prorok i opowiadał o tym, że będzie znak i że będzie cud, panna porodzi syna, niespecjalnie się tym przejął. Ale kiedy Gabriel przychodzi do Maryi, to mówi do niej Hajre kecharitomene, kyrios metasu, raduj się, która została uczyniona piękną w oczach Pana, to niezwykły tytuł, jaki otrzymuje Maryja, i pierwsze słowo, z którym przychodzi Pan Bóg do niej, to jest słowo o radości. To jest słowo o tym, że to, co się wydarzy w jej życiu, i to, czym jej życie zostanie dotknięte, to ją. Całkowicie napełni, całkowicie uczyni tym, kim jest w oczach samego Boga. Ale specjalnie użyłem takiego tłumaczenia, które pokazuje tę stronę bierną, bo jak przychodzi Anioł do Maryi, to jej gotowość na przyjęcie Słowa jest łaską. Wszystko w niej jest łaską i, i z łaski. Raduj się pełna łaski. To znaczy, Bóg ją taką od wewnątrz uczynił. Ta scena, w zasadzie, jest takim modelem tego, co dzieje się, kiedy przychodzi Pan Bóg do ludzkiego życia, kiedy wstępuje ze swoim Słowem w naszą ludzką historię. Tym, który to Słowo przynosi, jest Gabriel. To imię oznacza moc Boga. Można też powiedzieć, Umocnienie od Boga. Zawsze, jak Bóg przychodzi z jakąś propozycją, to zawsze przychodzi z mocą, żeby to Słowo się dokonało, żeby stało się życiem, działaniem. To nie jest takie za duże Słowo dla mnie. My najczęściej, i to wielokrotnie już słyszałem od różnych ludzi, mówimy tak: No chciałbym być wierzący, ale się boję. Boję się, bo jak Pan Bóg przyjdzie, to mi wszystko zabierze. Nie? To jak Pan Bóg przyjdzie, to ja już będę taki, wiecie, jak święty z obrazka, a ja taki nie chcę być. Ja bym chciał jeszcze trochę być człowiekiem. To jest absolutnie fałszywe wyobrażenie na temat tego, co dzieje się w tym spotkaniu z Bogiem, który do nas przychodzi i do nas mówi. Dlatego, że jak On przychodzi i zwiastuje swoje słowo, to zawsze daje nam moc, zawsze nas umacnia, tak jak ten Gabriel, Maryję, do tego, żeby to stało się możliwe. Zawsze jest to, to pierwszeństwo Jego łaski. Gdzie się to dzieje? Dzieje się to wszystko w Galilei. Jak wiecie z Ewangelii Łukasza i pewnie z wielu innych miejsc, i także niejednokrotnie słyszeliście to z tej ambony, Galilea to miejsce Pogan. Takie miejsce bez Boga. Co więcej dzieje się to wszystko w miejscowości o nazwie Nazaret, a to jest miejscowość bez historii. Taka, Miejscowość, która, której nie znajdziecie na kartach Starego Testamentu, w żadnych wielkich historiach o patriarchach, o zdobywaniu ziemi świętej, kiedy wrócili z niewoli egipskiej. Nie ma takiej miejscowości. To było nowe miasto. Takie miasto bez korzenia. Takie miasto, gdzie różni wyrzutkowie znaleźli swój dom i swoje schronienie. Co więcej, kiedy mówię gdzie się to dzieje, to proszę sobie uświadomić, że Gabriel przychodzi do dwunastoletniej kobiety, dziewicy. W tamtym kręgu kulturowym dziewica nie miała żadnego znaczenia. Kobieta, żona, matka, owszem, tak. Żona, bo miała tego, który się nie, opie, ją opiekuje i daje jej dach nad głową, a matka to znaczy ona daje życie. Tak? Dziewica nie była szanowana. Owszem, była otoczona szacunkiem takim rodzinnym, prawnym, jakimś tabu, ale to nie, ona nie miała żadnych zasług. Ona jest dopiero jakby u progu swojego dorosłego, dorosłego życia. Mamy więc Galileę, która jest pogańska. Mamy Nazaret, który nic nie znaczy. I mamy kobietę, która nic nie znaczy. A Bóg sobie takie miejsce wybrał. Taką osobę wybrał, żeby spełniły się Jego wielkie plany. To pokazuje, że On jest absolutnie wolny. I że my wszyscy, którzy tak wiecie, podskakujemy trochę, trochę więcej się modlimy w Adwencie, trochę sobie tam narzucamy jakąś ascetyczną dyscyplinę, jakby mówimy Panie tu, 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 tu przyjdź, tu zobacz, nie? zobacz mnie, to ja jestem. Ja już teraz jestem taki fajny. Byłem niefajny, teraz stałem się fajny, przyjdź do mnie. To nie jest logika tego, który do nas przychodzi i o tym nas uczy Słowo Boże. On wkracza w historię, bo tak wybrał, bo tak chce. Wybrała akurat w pewnym sensie nieświęte miejsce. Z czym przychodzi do Maryi? Jakie jest to Słowo. Które przynosi. Ewangelista napisał Epitologo. Ta mowa, to słowo, spowodowało, że Maryja zmieszała się, w niektórych tłumaczeniach zawstydziła się i rozważała, co miało znaczyć to słowo. To jest bardzo ciekawe, dlatego, że te słowa w języku oryginału Ewangelii to znaczy w grece oznaczają to pierwsze zmieszała się dietrachete oznacza takie uczucie wzburzenia ale to jest wiecie trochę jak tsunami na morzu to znaczy było trzęsienie ziemi i są takie wielkie fale to nie jest taki zwykły jakiś wiatr który te fale jakoś wzburza i one są takie spienione i potężne, to jest tsunami. W jej emocjach, w tym co usłyszała, jest prawdziwe tsunami. Chociaż teologowie oczywiście mówią, zawstydziła się, to znaczy stała się czerwona. Na ikonach też będzie ten maryjny, czerwony kolor zwiastowania. Kiedy y, mówimy o tym fragmencie i o tym spotkaniu, to mówimy o tym, że ona. Rozważała w swoim sercu logizeto, zaczęła rozstrzygać, co to znaczy, zaczęła rozeznawać, co to, co to znaczy, zaczęła używać swojego rozumu, żeby dać odpowiedź Bogu. I to chyba jest jedna z najf najfantastyczniejszych rzeczy, że nasza wiara to nie jest taka ciemna. Ja już nie mogę słuchać tych argumentów przeciwko wierze, przeciwko ludziom wierzącym, przeciwko Kościołowi, że to jest ciemnogród. Tak? Za każdym razem, kiedy jesteśmy zaproszeni przez Słowo Boże, to jesteśmy zaproszeni do tego ruchu wiary, który wykonuje Maryja, do tego rozeznawania, rozważania w sercu. Co to znaczy? Jak ja mam żyć? O co tutaj w tym wszystkim chodzi? I to, co przyniósł anioł Gabriel, ten, który jest Bożą Mocą, to przyniósł słowo i wezwanie, które jest nieoczywiste. No, dla nas, jak już to słyszeliśmy, z różnych względów, między innymi ta geografia duchowa, że to było takie miejsce bez nadziei. Ale też to, co zaproponował Maryi, w zasadzie przekracza taki porządek natury. Ona, ona całkiem przytomna jest, ta Maryja, i mówi, no jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Nie? Jak to się stanie bez mężczyzny? Nie? Zobaczcie, znowu mamy kolejny dowód na to, że nasza wiara nie ma być jakimś takim, owczym pędem, bo ktoś coś powiedział, tylko ja stawiam pytania. To ma być wiara myśląca. Wiara, która jest w dialogu, wiara, która chce zrozumieć, jak mówił święty Augustyn, i tego, tego nas uczy pierwsza, która uwierzyła, bo dzięki niej stały się wielkie rzeczy. Jakoś zbierając z tych kilka myśli z tego lekcjo, z dzisiejszej Ewangelii, chcę powiedzieć na koniec, że bardzo nam jest trudno przyjąć to. Że działanie Boga nie zależy od człowieka. Że On po prostu swoją miłością, obecnością, darem swojego słowa obdarza tak, jak chce. My byśmy chcieli tak jak ktoś inny. My byśmy chcieli wtedy, gdy mamy na to ochotę. My byśmy chcieli zmusić Boga do takiego czy innego działania w naszym życiu. A ta sytuacja uczy i pokazuje, że to Bóg wybiera, Bóg jest pierwszy. I że ta wiara, o której tutaj mówię, ona w pewien sposób jest zaproszeniem do pokory, do poddania się temu, co On mówi, do pójścia tymi drogami, na które On zaprasza. Owszem, jest tak, że działanie Boże nie zależy od człowieka. Ale od człowieka zależy to, czy da Bogu odpowiedź. Czy dasz Bogu odpowiedź. To Homilia. Konferencja będzie po mszy.